Siemka, witajcie we vlogu. Ogólnie sprawa wygląda tak, że zakładam teraz skarpetki i wychodzę. Jest godzina 9:30. Ja na 9:40 jestem umówiona z moją przyjaciółką Roxaną i jedziemy dzisiaj do KDK na zajęcia dla początkujących filmowców, coś tam z obsługi kamery filmowej i tak dalej. W każdym razie na 9:40 jestem z nią umówiona. Dziadzia będzie po mnie za niecałe 10 minut, bo mam nagłą zmianę planów. Moja mama miała po mnie przyjechać, mnie zawieźć, ale niestety musiała coś szybko załatwić i w sumie na następnie chwilę zadzwoniłam do dziadzi, bo myślałam, że jeszcze zdąży i w zasadzie tak, muszę szybko się teraz ogarnąć, znaczy nie jestem ogarnięta, ale muszę szybko uszkować i słuchajcie, historia życia, 10 minut latałam i szukałam tych spodni, nie wiedziałam gdzie są, szukałam dwa razy kosz na pranie, no salon, pokój, wszystko, po czym przychodzę po 10 minutach, gdzie straciłam tyle czasu, przychodzę do pokoju, podnoszę ten sweter, żeby go ubrać i patrzę i tam są dżinsy, więc po prostu brawa dla mnie, jestem chyba mistrzynią szykowania się na ostatnią chwilę. Jak zawsze wstałam specjalnie o 8, żeby się uszykować, ale i tak to mi to nic nie dało. Zaczęłam się ubierać i zapomniałam wam pokazać mojego outfitu. Ogólnie tutaj mam już komin założony. Zegarek ten, co dostałam na święta z Lorusa. Sweter kupiłam ostatnio w lumpie, taki granatowy złotami za 12 zł. Chyba go kupiłam, coś takiego. I jeansy tradycyjnie, te co zawsze ze Stradivariusa i te botki z Sinsa, które wam się mega, mega podobają. Także dobra, szybko się ubieram. Okej, więc my jesteśmy już w galerii, jesteśmy po zajęciach, przedłużyły się pół godziny później, bo obydwie tylko same jako jedne. Potem ktoś tam puszczał filmy i ogólnie fajnie było, jutro też do to idziemy. I w zasadzie jesteśmy w galerii, byłyśmy w KFC coś zjeść, byłyśmy w Carrefourze, kupiłyśmy sobie napoje. W zasadzie teraz mamy plany trochę posiedzieć i to chyba wszystko, nie? Nie ruszamy. No także ten vlog będzie taki nie za jakoś tam mocno ciekawy, ale mam nadzieję, że chociaż coś tam się będzie działo i wam się spodoba. Jestem już od paru godzin w domu i ja wiem, że ten vlog nie będzie jakiś ekscytujący, ale wiecie, to jest taki mój zwykły dzień w ferie. W zasadzie w Rossmanie kupiłam jedną rzecz, więc zaraz też wam to pokażę i teraz będę zmykała do dziadków. Tak wiecie, na herbatę tam trochę posiedzieć i pewnie zagramy sobie w Doble albo w Uno, tylko jeszcze nie wiem w co, będę musiała zabrać obydwie rzeczy, ale póki co pokażę wam, co kupiłam w Rossmanie. To jest taki transparentny tusz do rzęs. Co prawda to jest bardziej w postaci żelu, no ale okej. Ja wzięłam to sobie do brwi. Bardzo dużo osób polecało to właśnie jako produkt do utrwalania brwi. Ja kiedyś to miałam, ale gdzieś mi się zapodziało, nie mogłam tego totalnie znaleźć i stwierdziłam, że kupię po prostu nowe i tym razem nie będę używała do rzęs, tylko do brwi, więc dam wam gdzieś tam znać, czy mi się sprawdza to właśnie jako typowo produkt do utrwalania brwi. Okej, więc kolejny dzień, my jesteśmy już z Aleksandrą po zajęciach, w zasadzie przedłużyło się o godzinę i byłyśmy do 12:30, jest coś przed 13:00, byłyśmy jeszcze w bibliotece i teraz będziemy sobie jechały do Maka, bo zmieniłyśmy trochę plany, miałyśmy jechać na Łużwy, ale stwierdziliśmy, że nam się nie chce i jest trochę za zimno i teraz stoimy na przystanku i po prostu czekamy. To jest Roxana opatrzona. Love like that. Now I still love him, and he still loves me.
wrzucałam te zdjęcia. Słuchajcie, co jak są, ale w ogóle nie są chyba najczystsze okna autobusa, zobaczcie. Czyli to widzicie. Nawet mi chyba nie słychać. Więc jest 22, ja myślę, że będę kończyła już tego vloga. Dzisiaj w zasadzie po południu obejrzałam tam jeden film z moim bratem, później spałam przez parę godzin i oglądałam z moją mamą film, którego nam już chyba po raz milion, Jak stracić chłopaka w 10 dni z Kate Hudson i Matthew McConaughey, czyli z moimi ulubionymi aktorami, z jednymi z moich ulubionych aktorów. No i w zasadzie 22 i teraz będę chyba montowała dla was ten filmik. Mam nadzieję, że nie zanudziłam was na śmierć i w miarę gdzieś tam miałam spoko ten materiał i gdzieś tam wystarczająco, żeby zrobić z tego jakiegoś fajnego vloga. Także ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! Aha, no jeszcze pamiętajcie, żeby wcisnąć ten dzwoneczek przy subskrypcjach, żeby zawsze być na bieżąco z moimi filmami, dostawać powiadomienia. No i oczywiście, żeby subskrybować kanał, komentować filmy i klikać łapki w górę. Także teraz na serio, pa, pa!